Bogu, bracia i siostry. Witam was serdecznie. Przywożę wam również, może przynoszę raczej pozdrowienia od jeszcze jednej osoby, a mianowicie od brata Damiana Zająca, który dzisiaj usługuje, no nie dzisiaj, bo przez cały weekend w Wisłoczku, na Bieszczadach. Także serdecznie was pozdrawia. Od tamtych zborów, one chyba wszystkie te zbory tam się zjeżdżają, jak jest konferencja w danym zborze. Także serdecznie was brat Damian pozdrawia. Chciejmy się pomodlić, chciejmy go też pobłogosławić. Brata Damiana z pewnością dzisiaj usługuje i chciejmy przynieść również to nabożeństwo. Panie, dziękujemy Ci za łaskę Twoją, którą Ty nam dajesz każdego dnia. Za to, że Ty pozwalasz nam, Panie, stać przed Twoim obliczem, aby słuchać Twojego słowa. Dziękujemy Ci za to, że Ty masz zawsze przygotowane słowo, abyśmy nie chodzili głodni, abyśmy nie byli bez odpowiedzi. Dziękujemy Ci, błogosławimy Damiana tam na usłudze. Prosimy, abyś go tam używał i całą tą społeczność prosimy. Błogosław, Panie, obficie i nas tutaj, Panie. Prosimy o Twoje obfite błogosławieństwo. Amen. Amen. Witam was bardzo serdecznie, szczególnie tych, którzy są gdzieś tam w tyle, na balkonie, bracia i siostry. Wiedzcie, że pamiętamy o was i was pod balkonem. A tak a propos, ci, którzy tam do tyłu uciekają z różnych względów, prawda? Ale ja taki miałem cel, żeby no jakoś się tak schować kiedyś, jak tam uciekałem. Tak chcę powiedzieć, że wy jesteście najbardziej widoczni tam właśnie na balkonie i pod balkonem. Was najlepiej tu stąd widać. No naprawdę, uwierzcie mi. Także jeśli chcecie się schować, to musicie tutaj do przodu przyjść. Bo przeważnie usługujący patrzą tam do tyłu. A więc zachęcamy was, abyście tutaj skorzystali z tych miejsc. Również pozdrawiamy nasze siostry, które są i braci, którzy opiekują się dziećmi. Wierzę, że to się też pewnego dnia skończy. Moja żona czekała tylko około 15 lat. Także życzymy wam Bożego błogosławieństwa. Też o was pamiętamy i wierzę, że macie tam dobry czas, że nas dobrze słyszycie. Kochani, dzisiaj chciałbym w zastępstwie brata Płechy, no nie wiem, co on miał przygotowane, ale ja dowiedziałem się parę dni temu, więc podjąłem to wezwanie, że tak powiem, i oto jestem. Chciałbym z mocą Pana Jezusa Chrystusa usłużyć. Chciałbym mówić o tym, co tu było powiedziane, o tym wyścigu szczurów, o tym dążeniu do bogacenia się, do gonitwy za szczęściem i tak dalej. A szczególnie w tą ostatnią część chciałbym jak gdyby tutaj zwrócić uwagę, czyli ta gonitwa za pieniądzem, która jak gdyby jest kluczem do szczęścia. Kochani, tak sobie pomyślałem, że najwięcej ofiar ludzkości to ofiary pogoni za materializmem. Wiele jest różnych ofiar, wiele ludzi traci życie z powodu różnych rzeczy, ale najwięcej stwierdziłem, że to ofiary materializmu. I świat przez diabła jest tak poustawiony, aby człowiek dał się wplątać w całą tą machinę pogoni, w ten wyścig szczurów, który żeśmy tutaj oglądali. Tak jest świat ustawiony przez diabła. Mówi się o niektórych osobach, że one są ustawione, czyli mówimy, że jak gdyby są zabezpieczone pod względem materialnym, jakieś bezpieczeństwo finansowe. A więc taki człowiek powinien być szczęśliwy, tak? Mówimy o tym, że taki człowiek jest ustawiony, więc ma swoje życie jak gdyby zabezpieczone na przyszłość, na lata. I taki człowiek po prostu może odpoczywać, może się cieszyć życiem. Takie pojęcie istnieje, prawda? Że on jest ustawiony. Przypomniał mi się taki pewien przykład, nie wiem, czy to prawdziwa historia, czy nie, o pewnym rybaku,
który łowił sobie rybki, no i już to chyba mówiłem tu z tego miejsca, i po prostu przyglądał mu się pewien biznesmen i w pewnym momencie ten człowiek, już złowiwszy kilka rybek, schował sprzęt i po prostu już się zabierał z tego miejsca. A ten biznesmen mówi, dlaczego chowasz te wędki, dlaczego już kończysz swoją pracę? A on mówi, no bo już mam wystarczająco, złowiłem tyle, ile mi potrzeba. A on mówi, no ale mógłbyś więcej sobie złowić, prawda? A on mówi, ale po co więcej? No po to, żeby mieć więcej pieniędzy. No ale po co? No po to, że jak będziesz miał więcej pieniędzy, to sobie możesz kupić łódkę. No ale po co mi łódka? No będziesz mógł z nowymi siećmi wyjeżdżać na głębie i tam po prostu będziesz mógł więcej zarabiać. I będziesz miał jeszcze większy dochód. Będziesz mógł po prostu mieć no, zabezpieczenie. No ale po co? No po to, że jak już będziesz miał tak dużo pieniędzy, to wtedy będziesz sobie mógł odpoczywać w końcu. A on tak, ten rybak popatrzył na niego i mówi, a jak pan sądzi, co ja teraz robię? A więc kochani, to jest taki obraz, który myślę, że dobrze nam jest znany w naszej rzeczywistości, która jest niestety coraz twardsza i taka również daje się odczuć, piętno tej rzeczywistości daje się odczuć również nam jako dzieciom Bożym. I dlatego chciałbym się nad tym zastanowić. Wierzę, że to, co chciałbym powiedzieć, jest aktualne i nie chciałbym jak gdyby z jednej strony tylko to na to patrzeć, dlatego że to ma również i bardzo biblijne, dobre strony, ale chciałbym dzisiaj jak gdyby zwrócić uwagę na pewne zagrożenia. I Biblia mówi nam wyraźnie, że szczęście ludzkie nie tkwi w tym, ile posiadamy. Pan Jezus powiedział, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Czy się zgodzimy z tym? No wiemy, że pieniądze są potrzebne, prawda? Materialne rzeczy są potrzebne. I na pewno Pan Bóg nie chce, żebyśmy po prostu żyli w jakimś stresie, żyli w jakimś uciśnieniu, ale Bóg chce również tą dziedzinę zaspokoić w pełni. Ale nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I tak jest, bo to jest powiedziane w kontekście tej przypowieści o bogaczu, któremu pole przyniosło zysk i on postanowił sobie zbudować stodoły i powiedzieć, masz teraz wiele dóbr, możesz odpoczywać na wiele lat. A Bóg mówi, tej nocy zażądam duszy twojej, a to, co zgromadziłeś, czyje będzie? I jest później powiedziane, tak będzie z każdym, który gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Gdy jednak człowiek właśnie nie znajdzie tego swego spełnienia, zaspokojenia, poczucia szczęścia, tak jak tutaj żeśmy oglądali na tym filmiku, to człowiek właśnie będzie szukał tych rzeczy w rzeczach materialnych. Jeżeli gdzie indziej nie znajdzie w Bogu, to będzie szukał właśnie w rzeczach materialnych. Bo człowiek jest taką istotą, że on nie może znosić pustki. Albo będzie szukał Boga, albo będzie szukał po prostu rzeczy tego świata, tych materialnych rzeczy. I diabeł oferuje człowiekowi całe to bogactwo, malując ułudę bogactw w najlepszych kolorach. I cena jest jedna. Diabeł mówi, dam ci to, tylko jedna rzecz, mały szczegół, pokłoń mi się. A będzie to wszystko twoje. Dam ci to wszystko, jeśli mi się pokłonisz. I niektórzy, kochani, osiągają szczyty, w cudzysłowie, sukcesu z premedytacją, korzystając, kłaniając się w sposób bardzo świadomy diabłu. I to są oczywiście takie, może niedużo przypadków, aczkolwiek na pewnej modlitwie z pewną osobą, kiedy modliliśmy się o uwolnienie, ona sama powiedziała, ponieważ sama miała kontakt z wróżką,
Sama powiedziała, że ludzie dzisiaj chodzą do wróżek, biznesmeni, ludzie wysoko postawieni, elita, chodzą do wróżki po prostu szukając rady, jak dobrze zainwestować, w jakie wejść układy, w co zainwestować, po prostu chcą wiedzieć. I to rzeczywiście się działa i to się sprawdza w życiu tych ludzi. Oni korzystają z tego, oni są świadomi, że oni tam dostaną jakąś tam radę. Ale niestety, no wiemy, jakie są konsekwencje tego. Jest to coś, co Pan Bóg definitywnie zakazał i ostrzega wierzących przed w ogóle wszystkich ludzi, przed takiego rodzaju praktykami. Natomiast inni, większość nieświadomie wciąga się w machinę wyścigu szczurów. Może nie tak już, tak jak niektórzy zespołów rockowych, którzy tam potrafią nawet pakt zawrzeć z diabłem po to tylko, żeby mieli sukces, ale większość nieświadomie wciągana jest w machinę wyścigu szczurów. I Jezus ostrzegał Boży lud, czy wszystkich, którzy Go słuchali, mówi: nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, o te rzeczy materialne, tego, co będziecie jeść, co będziecie pić, bo tego wszystkiego poganie szukają. Czyli można powiedzieć, że tutaj jest definicja pogan. Ludzie, którzy szukają tylko tych rzeczy. W Psalmie 73, w 12 wierszu czytamy: oto takimi są bezbożni. Tu jest definicja bezbożnego człowieka. Zawsze szczęśliwi. Inne tłumaczenie mówi: powodzi się im na świecie i gromadzący bogactwa. To jest definicja bezbożnego człowieka. A jaka jest definicja wierzącego człowieka? Pan Jezus powiedział: ale wy szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam przydane, tak? Czy dodane. Wierzący gromadzi również bogactwa, ale na innym koncie, pod innym adresem. To bogactwo prawdziwe, które wierzący gromadzi, a powinien gromadzić każdy wierzący, każdy z nas powinien bogactwa gromadzić, bo wieczność odkryje, ile na twoim koncie będzie zgromadzone. Wieczność odkryje. A więc na innym koncie, to jest konto w niebie, gdzie ani rdza, ani mól nie niszczą, gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Tak Pan Jezus powiedział. Kiedy dzieliłem się z tym z żoną moją, to ona mi powiedziała: a wiesz co, akurat dzisiaj rozważanie codzienny chleb właśnie jest z Ewangelii Mateusza 6 rozdziału. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Ja mówię: no fajnie. Dla mnie fajnie, bo to jest potwierdzenie. Kochani, dlaczego to jest tak bardzo ważne? Dlatego, że Pan Jezus powiedział: tam, gdzie jest wasz skarb, tam będzie i serce wasze. A w Psalm 62, 11 powiada tak: gdy się bogactwo mnoży, nie lgnijcie do niego sercem. Więc kochani, ja nie jestem przeciwko tym, żeby zdobywać dobra, żeby mnożyć bogactwa. Nie. Kochani, każdemu z nas Bóg dał dar. Jednemu dał taki, drugiemu taki. Jeżeli ktoś ma żyłkę do biznesu i potrafi zrobić pieniądz, potrafi zrobić biznes, to niech robi, bo to również z tego Pan Bóg nas rozliczy. Ale pamiętajmy jedno. Chodzi o to, żeby nasze serca nie lgnęły do tego bogactwa. Żeby to nie było wyznacznikiem jakiegoś błogosławieństwa, chociaż bogactwo może być wyznacznikiem, ale nie musi być wyznacznikiem. Wyznacznikiem naszego błogosławieństwa, czy wyznacznikiem tego, że jesteśmy błogosławieni, jest wiele, wiele innych rzeczy. I dlatego chciałbym właśnie mówić na ten temat, żebyśmy nie lgnęli sercem do bogactwa. I dlatego Pan Jezus powiedział: jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego. To jest słowo samego Pana Jezusa.
jakże trudno, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, czyli którzy serce, jak gdyby sercem lgną do bogactwa. I dlatego też diabeł o tym wie i oferuje ten wyścig i rzeczy materialne przede wszystkim jako coś najważniejszego. Bo wie, że tam, gdzie jest serce, tam będzie i dusza tego człowieka. A co Jezus powiedział? Pan Jezus powiedział, że najdroższe jest co? Dusza człowieka. Powiedział, że choćby, co człowiekowi pomoże, choćby cały świat zdobył, a na duszę szkodę poniósł. Wartość duszy ludzkiej jest większa niż cały ten świat. Jeszcze raz to powiem. Wartość mojej i twojej duszy, bracie i siostro, jest większa niż cały ten świat. Czy to doszło do nas? Większa niż cały ten świat. I dlatego diabeł doskonale o tym wie. I on by ci dał nawet cały ten świat, bylebyś się mu pokłonił. Bylebyś mu duszę oddał. Bo on nie chce niczego, co do ciebie należy. Bo on wie, że to przeminie. To wszystko przeminie, ale dusza twoja będzie na wieki. I tutaj stawka jest o wieczność, nie o teraźniejszość, o wieczność. Diabeł wie, jaka czeka go wieczność i on tam nie chce być sam. I dlatego wartość duszy, Pan Jezus powiedział, choćbyś cały świat zdobył, i tak będziesz najbiedniejszy z wszystkich ludzi, ponieważ dusza twoja będzie zatracona. Świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto trwa, kto pełni wolę Ojca, trwa na wieki. I jedno słowo z kolei inne mówi, co da człowiek w zamian za duszę swoją? Nie ma takiej ceny. Nie ma takiej ceny. Diabeł wiedział, że człowiek połknie ten haczyk zdobywania rzeczy tego świata za cenę zaniedbania swojej duszy. Doskonale on o tym wiedział, że to jest najlepsza rzecz, najlepsza przynęta na haczyku właśnie, aby połknąć ten haczyk. To jest właśnie przedstawienie ułudy tego bogactwa po to, żeby człowiek połknął ten haczyk. Odważył się kusić nawet samego Pana Jezusa Chrystusa. To ostatnie pokuszenie, które było najbardziej intratne, to było właśnie to. Dam ci to wszystko, bo daję to, komu chcę. Tylko mi się pokłoń. Gdyby tak się stało, nas by tutaj nie było dzisiaj. Wielu, i również dotyczy to wierzących, wielu mu się pokłoniło. I to jest właśnie takie ostrzeżenie. Psalmista Asaf w psalmie 73 mówi również o sobie, że omal nie potknęły się nogi moje, omal nie poślizgnęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc ich pomyślność, widząc, jak im się powodzi. Asaf połknął haczyk zazdrości i porównywania siebie z innymi. Mówiąc tak kolokwialnie, czy takim prostym językiem, Asaf sobie pomyślał tak. Ja tutaj sługa Boży, mąż Boży, wiernie służę Bogu od tylu lat. Służę Bogu, a dorobiłem się niewiele. A ten oto bezbożny człowiek odnosi się dumnie, pyszni się. Najlepiej jakby przeczytać ten psalm, ale nie będziemy go czytać ze względu na czas. Ale on w ogóle nie zwraca uwagi na Boga, a po prostu dorobił się takiego majątku, że po prostu coś zaczęło się robić w życiu Asafa. Mówi, Boże, jak to jest? No ja ci służę, staram się, a ten oto bezbożny mój sąsiad, po prostu jego Bóg nic nie interesuje, a jemu się ma kasy tyle, żeby mógł spać na niej, albo w ogóle we wszystkim się mu darzy. I my później wiemy, że jednak to rozważanie
Asafa było błędne, dlatego że on mówi, że on gryzł się w sercu, aż doszedł do sedna, że tacy ludzie jednak stoją na śliskim gruncie. Przyjdzie pewien moment w ich życiu, gdzie po prostu to nagle wszystko się wywróci i to się obróci w nicość. Pamiętam, niedawno przyszedł do mnie klient, który ma około 70 lat, człowiek bardzo bogaty. Na wysokim stanowisku był i mówi, że lekarze dają mu parę miesięcy. 70 lat. Mówi, nie wyobrażałem sobie, że tak życie moje będzie wyglądać. Mówi, że świat się mu zawalił kompletnie. I mówi, że myślałem, że coś mam, będę miał na zgromadzone, że sobie użyję tego życia. Lekarze mu dają parę miesięcy. Trochę go pocieszyłem, nakierowałem, ale po prostu smutny obraz. Jak ta rzeczywistość może nas, że tak powiem, skonfrontować w sposób, który sobie w ogóle nie wyobrażamy. I tutaj się okaże teraz, na czym człowiek budował. Czy budujemy, czy jesteśmy bogaci w Bogu, czy to doświadczenie nas po prostu powali. Pewien pastor w Mołdawii, czytałem o nim, podobną historię może co do Asafa przytoczę. Pewien pastor w Mołdawii był zaproszony przez pewną młodą rodzinę, która zbudowała sobie dom. Taki zwykły dom, jakie są w Mołdawii. Do tej pory oni mieszkali w jednopokojowym mieszkaniu, a mieli już dzieci i było im bardzo ciasno. Wybudowali sobie dom, w którym był salon, sypialnia i pokój dla dzieci. Oni zaprosili prezbitera kościoła, poprosili go, aby pomodlił się i błogosławił ich dom. Gospodyni domu z wielką radością pokazała mu: bracie, zobacz, to nasz salon. My możemy się tu modlić. Nasze dzieci mają wreszcie pokój, gdzie mogą się bawić, a to nasza sypialnia. Ale brat chodził z pokoju do pokoju z pochmurną miną, a potem opuścił głowę i spytał: dlaczego mnie tu zawezwaliście? Mnie to wszystko nie wzrusza. Co chcieliście? Siostra po tych słowach nie mogła powiedzieć, że oni chcieli, żeby pomodlił się o ich dom, więc odpowiedziała: zwyczajnie. Tak naprawdę zwyczajnie mnie wezwaliście? Zapytał ponownie, na co ona kiwnęła głową. A rzecz była w tym, że stary dom tego Bożego sługi był w trochę gorszym stanie niż ten i kiedy on zobaczył dom tej młodej rodziny, to w jego sercu pojawiła się gorycz, smutek, że jego dom, choć jest takim sługą, jest gorszy niż u tych prostych ludzi. To jest zazdrość. I mamy tą właśnie sytuację w odniesieniu do Asafa. Identyczna sytuacja. Omal nie potknęły się moje nogi, bo zazdrościłem zuchwałem. Kochani, to jest bardzo niebezpieczne. I Jezus bardzo często wypowiadał się w tej sprawie. I on również sprawę poświęcenia czasu na zdobywanie dóbr w Ewangelii bardzo często do nich tutaj sygnalizował, dlatego że ta sprawa jest jak gdyby troszkę takim tematem tabu, jak gdyby naszą słodką czasem tajemnicą, o której nie lubimy może mówić, chyba że po prostu narzekamy, no to wtedy wszyscy narzekamy, tak, że mało, tak Polacy to są tacy, że narzekają. Ale Pan Jezus był świadomy tego, że jesteśmy na tej ziemi i że te sprawy będą nas dotykać. Dlatego nam powiedział, w jaki sposób mamy zdobywać te dobra, w jakich priorytetach, że najpierw Królestwo Boże, a później wszystko inne będzie nam dodane. I że mamy być ofiarnymi dawcami, a będzie nam dane. Że mamy pomnażać to, co nam Bóg daje, że mamy siać, a będziemy zbierać. Wiele, wiele wspaniałych prawd w Bożym Słowie jest, mamy dawać dziesięcinę, a Bóg zaspokoi nasze spichlerze. I tak dalej, i tak dalej. Wiele jest różnych rzeczy, które Pan Bóg mówi, że o nas się będzie troszczył i nie zapomni o nas. Ale kochani, Pan Jezus to bardzo na ostrzu nożu
postawił sprawę, dlatego że wiecie, w pewnym momencie Pan Jezus powiedział tak, w kontekście właśnie zabiegania o te dobra, Pan Jezus powiedział tak, nikt nie może dwom Panom służyć. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. I w pewnym momencie, jak ja to tak czytałem, doszło do mnie taka jedna prawda, jedna myśl, że właściwie na tym świecie, jeśli to tak mogę powiedzieć, jest jeden Bóg, jeden prawdziwy. Ale jeśli chodzi o konkurencję dla Boga, to szatan nie jest konkurencją dla Boga. On został pokonany. Konkurencją dla Boga jest Bożek, który się nazywa Mamona. Dlatego Pan Jezus powiedział, nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Nie możecie służyć. I on był świadomy tego, że są tylko dwaj. Bóg i Mamona. Nikogo innego nie wymienił. A więc, kochani, to jest realne zagrożenie również dla nas, dla wierzących ludzi, żeby nie stać się ofiarą właśnie służenia Mamonie. Boże Słowo mówi, że właśnie miłość pieniądza, bo ja nie mówię o pieniądzu, bo pieniądz jest potrzebny i to jest nieodzowne, ale miłość pieniądza to jest ten problem, czyli to lgnięcie serca do bogactwa. Jest powiedziane, że jest największym korzeniem wszelkiego zła jest właśnie miłość pieniądza. W 1 Tymoteusz 6, w 6 rozdziale czytamy w wierszu 10. Niektórzy ulegając temu bożkowi zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale wiersz 11 mówi, ale ty człowiecze Boży unikaj tego. Kochani, więc jesteśmy bardzo, bardzo tutaj ostrzeżeni, abyśmy unikali wejścia w tą machinę wyścigu szczurów, tej pogoni, tego miłowania, miłości pieniądza. Dlaczego? Ten Bożek jest ukryty, zakamuflowany, jeśli chodzi o miłość pieniądza, bo trudno określić granice, kiedy przekraca się w jego stronę. I to jest właśnie takie ciężkie, takie trudne i niebezpieczne dla nas, dla ludzi wierzących i w ogóle dla każdego człowieka. Trudno jest określić granice, kiedy się przekracza granice w stronę właśnie tego Bożka. Czy jest to rzeczywiście poważne zagrożenie dla nas? Można powiedzieć, że ten problem posiadania więcej był od zawsze. To był zawsze problem. Ale Boże Słowo nam mówi, że jak gdyby u końca czasów, pod koniec czasów, ta cała machina będzie nakręcana na najwyższe obroty. I dlatego ja chciałbym dzisiaj, żebyśmy tylko troszkę się zastanowili o tym, co się obecnie, jak wygląda nasze życie i w ogóle w jakim środowisku, w jakiej rzeczywistości się obracamy. Dlatego, że to jest bardzo ważny temat. I chcę jeszcze powiedzieć coś więcej, że nasze podejście do pieniądza, do rzeczy w ogóle tego świata, zostanie jak gdyby w ostateczności kartą przetargową, gdy człowiek definitywnie będzie się musiał opowiedzieć, komu chce służyć. Powtórzę to jeszcze raz, że nasz stosunek do pieniądza, do tego, jak go kochamy, stanie się kartą przetargową w ostateczności odnośnie tego, gdy będziemy musieli się opowiedzieć, komu chcemy służyć. I to już jest w tej chwili ta karta przetargowa dla wielu ludzi, którzy wybierają w sposób świadomy, że będą za tym gonić, biegać i tak dalej. Ale chciałbym powiedzieć, że na samym końcu historii ludzkości, wierzę, że to już będzie po pochwyceniu, to jest takie moja osobista wiara, a więc myślę, że to nas nie będzie dotyczyć, jeżeli tylko będziemy czujni, będziemy pilnować społeczności z Panem, że to nas nie będzie dotyczyć, że On nas pochwyci, zanim to się stanie, ale mimo to Boże Słowo nam mówi, opisuje w objawieniu świętego Jana, że miliony wierzących
którzy zostaną tutaj na ziemi, którzy nie byli czujni, staną przed takim faktem, gdzie będą musieli wybrać, czy przyjąć znamię Antychrysta i mieć dostęp do elektronicznego pieniądza, bo jak już widzimy i słyszymy wszędzie, że elektroniczny pieniądz to już jest coraz bardziej, szczególnie u nas teraz się też to nakręca. A więc czy będzie człowiek chciał mieć dostęp do tego elektronicznego pieniądza i przez to stracić swoją duszę, bo tak Boże Słowo mówi, że ci, którzy przyjmą znamię Antychrysta, które będzie pozwalało na korzystanie, kupowanie, sprzedawanie i tak dalej, stracą swoją duszę. Nie będzie możliwości odwrotu żadnego. Choćbyś sobie rękę uciął, nie ma takiej możliwości, żeby człowiek taki po prostu był zbawiony. Albo będzie musiał odmówić przyjęcia i wtedy przypłaci to życiem lub śmiercią, życiem lub głodem, tak? I kochani, dlatego to jest tak bardzo ważne, że dzisiaj, jaki jest nasz stosunek do tych rzeczy, myślę, że daj Boże, żebyś nas zachował przed tym, abyśmy w ogóle nie musieli być przed taką sytuacją, jaka jest opisana w objawieniu świętego Jana. Ale to ma bardzo, bardzo ważny wpływ. I kochani, tak jak powiedziałem, że w czasach końca ludzie będą w szczególny sposób się bogacić. I będą, można powiedzieć, najbogatsi materialnie. Najbogatsi materialnie. Jakub powiada, nagromadziliście bogactwo w dniach, które się mają ku końcowi. Ale druga strona medalu jest taka, że będą to ludzie najubożsi duchowo. I znowu przykład taki teraz podam. Klient znowu jeden mi opowiadał. Wierzący człowiek, ale nieodrodzony. W każdym razie mówi tak, że kiedy mu zmarła żona, teraz niedawno, parę miesięcy temu, jakoś żeby się z tego wszystkiego otrząsnąć, a ponieważ ma syna w Niemczech, synową, dzieci, wnuki, więc zaprosili go tam do Niemiec. Właśnie ten syn zaprosił go, żeby po prostu jakoś mu pomóc w tym trudnym dla niego etapie. Więc on tam pojechał w nadziei, że jego stan psychiczny, duchowy się poprawi i tak dalej. No ale to, co powiedział, mnie zszokowało, chociaż może nie tak bardzo, bo wiedziałem mniej więcej, ale powiedział, że po prostu to, co tam spotkał, to wpłynęło jeszcze gorzej na niego. Po prostu tylko wyczekiwał, kiedy będzie wracał do Polski, bo mówi zero jakiejkolwiek duchowości, że tam tylko sam materializm. Oczywiście to są jego słowa, ja wiem, że tak nie wszędzie jest i są ludzie, którzy kochają Boga i szukają Go całym sercem, ale w większości społeczeństwa, tak to powiedzieć, że po prostu nie ma tam w ogóle mowy o Panu Bogu, kościoły są puste i po prostu mówi, że duchowo był zdruzgotany i tak bardzo tęsknił do kraju. I kochani, to jest niesamowicie ważne, że rzeczywiście takie są nasze czasy. Ciekawe jest, że wiele starszych osób nieraz obserwuję, dlatego że mam kontakt z ludźmi, i to ze starszymi też mam bardzo dużo, z ludźmi tego świata. I wiele z tych osób nieraz właśnie dzieli się swoimi jakimiś przeżyciami. I ja to zauważyłem, że wiele starszych osób, zauważam, jak gdyby zabezpiecza się na starość, ale to w taki sposób, że jakby tu mieli żyć co najmniej 200 lat. Nie 20, 30, ale co najmniej na 200. Tak się zabezpiecza. Taki strach jest przed tym, że w starości będę sam, i po prostu jedynie, co mi zostanie, to po prostu pieniądz. To tak jak ten człowiek miał bogactwo, zgromadzał, a teraz mówi, muszę to przepisać na brata wszystko, bo moje życie się kończy. I kochani, ja rozumiem, że Bóg też chce, abyśmy zabezpieczyli swoją starość. Tak, to nie jest nic złego w tym, żeby odkładać oszczędności,
żebyśmy się zabezpieczyli na gorsze czasy, żebyśmy mieli pewną rezerwę. Popatrzcie, nawet sam Bóg powiedział, przynieście całą dziesięcinę, aby była zapas w moim domu. A więc mądrą rzeczą jest mieć pewien zapas w swoim budżecie domowym. Ale zatroskiwać się o swoją przyszłość, o swoją starość i gromadzić całe życie, harować i gromadzić po to, żeby tych parę lat mieć zabezpieczonych, to przepraszam bardzo, ale połknęliśmy z haczyk. Jesteśmy oszukani. Kochani, dlaczego ten temat? Dlatego, że ja wierzę, że my jesteśmy Kościołem czasów ostatecznych i kiedy patrzymy na chronologię wszystkich zborów, które są opisane w liście do w objawieniu świętego Jana od drugiego rozdziału i trzeci rozdział, to one opisują zbory wszystkie i chronologicznie ostatni zbór, to jest zbór laodycejski, on opisuje nasze czasy. Jest powiedziane, że to był zbór bogaty, ale uśpiony, letni, samozadowolony, samowystarczalny, niczego nie potrzebował. I Laodycea wtedy była miastem bardzo, bardzo bogatym. Ona się znajdowała się na szlaku, na trasie trzech szlaków komunikacyjnych, węzłów komunikacyjnych z zachodem, z wschodem i z południem. Byli bardzo bogaci. I zbór, który tam był, niestety, ale nosił całkowicie charakter swego miasta. Szczycił się swym bogactwem, o czym Pan Jezus mówi. Mówisz, bogaty jestem. Wielkością, sławą był ambitny, samowystarczalny. Niczego nie potrzebował. Wiecie, miasto w roku 17 po Chrystusie nawiedziło trzęsienie ziemi. Cesarz Tyberiusz zadeklarował, że im pomoże w odbudowie tego miasta. Oni tego nie chcieli. Powiedzieli, my sobie damy radę. Jesteśmy samowystarczalni. To są fakty historyczne. Kochani, ale najgorsze w tym wszystkim to, że właśnie Kościół całkowicie przejął charakter tego miasta. Był tak zajęty sobą, swoim bogactwem, wielkością, że w pewnym momencie zabrakło miejsca dla Pana Jezusa w tym Kościele, który niepostrzeżenie opuścił ten zbór i znalazł się na zewnątrz, za drzwiami. I co robił? Pukał. I dlatego, czy grozi nam taki stan letności? Kochani, taką ciekawostkę wam powiem. W kontekście może tego, co powiedziałem, Laodycei. Wiecie, gdzie jest najwięcej milionerów w Polsce? Gdzie mieszka? W jakim rejonie? Na Śląsku Cieszyńskim. Gdy ja to powiedziałem pewnej klientce, która też jest taka zasobna, powiedziała, tak, a najwięcej z nich mieszka w Ustroniu. Tak mi powiedziała. A więc, kochani, to, co mówię teraz, chcę, abyśmy potraktowali poważnie, że my żyjemy w pewnej rzeczywistości, która w jakiś sposób wpływa na nas. Ja wiem, że możemy to różnie interpretować i oby taka była nasza interpretacja tego, co powiedziałem, że to jest wynik Bożego błogosławieństwa, dlatego że tak wiele ludzi tu wierzących jest i Bóg błogosławi ten rejon. I ja się zgadzam i mówię na to amen. Że Bóg również błogosławi ten rejon pod względem materialnym. Dlatego, że tak wiele wierzących tutaj jest. I od zawsze, kiedy pamiętam, Śląsk Cieszyński naprawdę wiódł prym wśród wszystkich miejsc pod względem materialnym. Ale dlatego, że tu było wielkie przebudzenie jeszcze 100 lat temu i po prostu to przebudzenie ciągło się i ciągnie się do teraz. Jak gdyby oglądamy owoce tego przebudzenia. I również dlatego, że uczciwość prowadzi do uczciwych zysków i potrafią ludzie zagospodarować tymi pieniędzmi i po prostu Pan Bóg błogosławi. Ale zresztą Boże Słowo mówi, módlcie się o pomyślność miast,
aby, bo od ich pomyślności zależy wasza pomyślność. To było w Starym Testamencie. Oby tak było, kochani. Oby tak było, że rzeczywiście to jest efekt naszego życia w bliskości z Bogiem. Ale oby tak było, że Kościół wpływa na otoczenie i jest błogosławieństwem, ale nie na odwrót, że miasto, atmosfera, rzeczywistość, ten wyścig szczurów wpływa na nas. Bo bogactwo nie może być miernikiem naszej duchowości. Nie możemy powiedzieć, że jesteśmy duchowi, bo Pan nam błogosławi materialnie. To może być, ale nie musi być. Jeżeli ja jestem blisko Boga, szukam Pana w tym samym czasie i pełnię Jego wolę i Bóg mi błogosławi, to tak, to jest Boże błogosławieństwo. Ale jeżeli ja, zdobywając te dobra, zaniedbuję dzieła Pana, to nie jest w ogóle żaden miernik błogosławieństwa. I dlatego musimy sprawdzać samych siebie, czy Kościół nie ulega samozadowoleniu, bo to jest realne zagrożenie. I kończąc już, w Starym Testamencie Pan Bóg powiedział w 5 Mojżeszowej, 6 rozdziale: strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu i abyś nie poszedł za innymi bogami, jest powiedziane. Gdy ty wejdziesz do ziemi obiecanej, gdy zdobędziesz wszystkie dobra, których w ogóle nie musiałeś walczyć o nie, wszystko będziesz miał gotowe, strzeż się wtedy, abyś nie zapomniał o swoim Panu. Bacz, abyś nie zapomniał Pana Boga twego, zaniedbując Jego przykazania, aby serce twoje nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapomniał Pana. Kochani, jak to sprawdzić, nasze serce? Jak to sprawdzić? A więc najlepiej tak, czy jestem gotowy na poświęcenie dla Pana? Czy szukam Jego Królestwa? Kochani, dzisiaj powiem szczerze, że trochę już mam lat i w Kościele gdzieś jestem od, powiedzmy, od dzieciństwa i obserwuję. I nieraz muszę powiedzieć z bólem, że czasem trudno jest znaleźć człowieka, który by tak chętnie się zaangażował, który jako wolontariusz coś za darmo zrobiłby dla Kościoła. Może nie dlatego, że nie chce zrobić, bo myślę, że tak nie jest, ale z powodu jednego warunku. Nie mam czasu. Nie mam czasu. Jestem zagoniony. Mam pracę, nie mam czasu. To jest taki sprawdzian. Dlaczego nie mam czasu? Wydawać by się mogło, że masz czas na coś inne, na coś, co w twoich oczach wydaje się bardziej atrakcyjne. Może Królestwo Boże już nie jest takie atrakcyjne dla ciebie, dla mnie, dla nas. Dlatego musimy na to zwracać szczególną uwagę. Bo w Ewangelii Łukasza czytałem: kupiłem pole, kupiłem parę wołów, ożeniłem się, a więc muszę się troszczyć o sprawy tego świata. No, to nie jest nic złego, prawda? Każdy z nas prawie się ożenił. Ale, kochani, chodzi o te priorytety. Ale Boże Słowo mówi, żaden z owych zaproszonych na wieczerze nie skosztuje mojej wieczerzy. Bo sprawy tego świata zajęły ich serca. Poważne ostrzeżenie. To, czemu najwięcej poświęcasz czasu, to jest twoim Bogiem. I ja mówię, że żyjemy w takich czasach, gdzie rzeczywiście trzeba pracować, prawda? I nie jest tak, że nie mamy wyboru, bo wybór zawsze jest. Ale po prostu, żeby to robić w takich mądrych granicach. Boże Słowo, pierwsze przykazanie, co mówi w Starym Testamencie, pamiętamy? Jam jest Pan Bóg twój, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. To jest przykazanie pierwsze. Obok mnie, kochani, wierzący ludzie nigdy plecami do Pana Boga się nie odwrócą. Jestem tego pewien. Ale obok Pana Boga mogą postawić sobie różnych bożków. Tu nie chodzi o to, że my negujemy Pana Boga, odwracamy się, tylko chodzi o to, że jeszcze oprócz Pana Boga mamy bożki. Dlatego Pan Bóg mówi, nie stawiaj sobie żadnego bożka obok mnie. Nie zamiast mnie,
ale obok mnie. Czy rozumiemy to? Co to znaczy obok? Że jeszcze mam coś. I tym właśnie Pan Jezus powiedział, nie będziesz służył Bogu i mamonie. Izrael widział namacalnie Boga, miał przecież słup dymu, obłok i ogień, a mimo to, widząc obecność Boga, z tego namiotu unosił się ten słup, prawda, z przybytku. A mimo to jest powiedziane, że Izraelici mieli bożki ze sobą, które nosili przez 40 lat. Pałali do innych bożków, ludów, które były. A więc widzicie, mimo to, że Bóg był pośród nich, to jak gdyby im nie, mało było. Kochanie, już naprawdę kończąc, mam takie wezwanie. Jeśli ktoś jeszcze tutaj na tym miejscu nie wie, jaka jest wartość twojego życia, to wiedz, że wartość twojej duszy jest większa niż cały ten świat. I dlatego, jeżeli jeszcze nie zbawiłeś swojej duszy, powierzając ją w ręce Zbawiciela, to jesteś w najbardziej niebezpiecznym miejscu, jakim jesteś. Może nie jesteś świadomy tego. Może myślisz, że ten świat zaspokoi twoją potrzebę, tak jak oglądaliśmy na tym filmiku, jakieś używki, jakieś rzeczy, ale to nie zaspokoi naszego serca. Nie zaspokoi. Jedynie Pan może zaspokoić, dlatego że On objawia nam rzeczy, które trwają wiecznie, które mają jedynie wartość przed Bogiem. Dzisiaj obchodzimy tą rocznicę 70-lecia, czy jutro będzie 14, tak? To jest. Ale to jest dowód kolejny na to, jak Bóg jest wierny temu, co tutaj powiedział. On jest wierny. Popatrzcie, po 2000 lat to, co Bóg zapowiedział, to się na naszych oczach realizuje. To nie jest żaden przypadek, bo to było zapowiedziane tutaj. On jest wierny i dotrzymał słowa odnośnie Izraela i dotrzyma słowa do każdej joty. I dlatego też dotrzyma słowa w każdej innej dziedzinie naszego życia. Chciejmy Mu ufać i wierzyć, że tak będzie również w sprawach materialnych naszego życia. Że to, co powiedział, wieczność kiedyś ujawni, jaki jest stan naszego konta. To ziemskie konto nie będzie miało wtedy żadnego znaczenia. Tylko jedno się będzie liczyło. Czy jesteśmy bogaci w Bogu? Ale kochani, jeśli jeszcze ktoś nie wie, jaka jest wartość jego duszy, to chcę ci powiedzieć, jaka jest wartość. Ona jest więcej warta niż cały świat. Ona jest warta drogiej, cennej krwi Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, że to była moneta, za którą cię Pan Jezus kupił. Nie było innej monety. Srebra i złota nie. To nie wystarczyłoby, ale to była jedyna moneta. Krew Jezusa Chrystusa. Tak jesteś bardzo cenny. Jeżeli zlekceważysz tą krew Jezusa Chrystusa, to jest powiedziane, biada ci człowieku. Biada ci człowieku, ten, który podeptał krew Jezusa Chrystusa, który nie skorzystał, który zlekceważył tak wielkie zbawienie. Jakże ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie, jeśli zlekceważymy krew Jezusa Chrystusa, jest Boże Słowo powiedziane. Jakże ujdziemy cało? Tutaj nawet nie ma odpowiedzi. Nikt nie może na to dać odpowiedzi. Jak możemy ujść? No nie ma takiej możliwości, żeby ujść cało, jeżeli zlekceważymy tą najdroższą cenę, jaką zostaliśmy wykupieni. Żadne bogactwo, ale cena Jezusa Chrystusa. Jeśli jeszcze się nie uchwyciłeś, drogi przyjacielu, jesteś na tym miejscu, zachęcam cię do tego. Uchwyć się tej drogiej ceny Jezusa Chrystusa, tej drogiej krwi Jezusa Chrystusa, a wtedy doznasz, co to jest być zbawiony, co to jest być uratowany. Doznasz, co to znaczy żyć wiecznie, co to znaczy żyć bez potępienia, bez wyrzutów sumienia, co to znaczy żyć w przebaczeniu w stosunku do innych, co to znaczy mieć wolną, czystą kartę, co to znaczy być oczyszczonym. Jeśli jeszcze nie skorzystałeś z tego, może jesteś młody, może jesteś w podeszłym wieku, może w średnim, dzisiaj jest ten czas, skorzystaj z tej oferty, którą Pan Jezus każdemu daje.
ale dla nas również wierzących, dla tych, którzy już znamy Pana, kochani, jesteśmy wezwani dzisiaj, abyśmy wszelką troskę swoją oddali na Pana, abyśmy złożyli to wszystko, szukając Jego Królestwa, Jego sprawiedliwości, aby On był tym jedynym Bogiem, aby obok Niego nie był ktoś jeszcze. Nie było to lgnięcie do szukania rzeczy w tym świecie, bo będziemy nieszczęśliwi, będziemy w sercach naszych rozdarci. Nie będziemy naprawdę służyć Bogu tak, jak byśmy tego chcieli. Będziemy tylko religijni, ale nie będziemy naprawdę szczęśliwi. A Bogu o to chodzi, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy mogli w pełni się cieszyć z obecności naszego Ojca, naszego tatusia, który tak bardzo nas ukochał, że powiedział, że dał Syna swego, a powiedziane jest, a jakżeby z Nim nie miał nam darować czego? Wszystkiego, wszystkiego. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Kochani, ja muszę powiedzieć, że w moim życiu również Pan Bóg się troszczy i wierzę, że w waszym życiu się troszczy o wasze życie. Miałem wiele w życiu różnych problemów i finansowych, ale nigdy nie miałem do Boga żalu, że Ty się, Boże, o mnie nie troszczysz, że po prostu traktowałem to jako szkołę. Jako szkołę. I powiem wam szczerze, że cały czas się tego uczę. I chcę, aby na pierwszym miejscu Pan Bóg był w moim życiu. Aby Jego sprawy były na pierwszym miejscu. Nie tak, no tak, my wiemy, na pierwszym miejscu, tak, tak, tak. Ale w rzeczywistości to różnie to wygląda, prawda? Ale żeby to naprawdę było na pierwszym miejscu. A Pan zaskakuje w niesamowity sposób. Ja muszę powiedzieć, że również i mnie błogosławi w niesamowity sposób. Zaskakuje mnie po prostu w taki sposób, że ja tam własnego wysiłku do tego nie daję. Nie robię ponad godziny czy nadliczbówki, a Pan Bóg błogosławi w tej sferze materialnej. To jest cudowne, kochani. I chciejmy szukać Pana. Bądźmy świadomi tego zagrożenia, że to jest realne zagrożenie w naszym życiu. Żeby nie dać się pokłonić. Nie dać się pokłonić temu wrogowi naszej duszy. Ale wiedzmy, że wartość naszej duszy jest najdroższa w oczach Bożych.